Witam serdecznie, jestem Bartek i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie kampanię wyborczą Andrzeja Dudy w mijających dniach. Po pierwsze widzimy kontynuację tournée po małych miejscowościach, czyli tam, gdzie PiS ma największe poparcie. Mieliśmy na przykład wizytę w Skoczowie, gdzie odśpiewano Andrzej Duda, Andrzej Duda. Czyli wykonanie pieśni na melodię utworu Leonarda Cohena, bardzo wzruszająca rzecz. Po drugie widzimy, jak na spotkaniach prezydent często mówi o spadającej cenie musztardy. No, jest to chwalenie się sukcesami fiskalnymi, obniżką cen i tym, że żyje się lepiej. I to jest konkret. Konkret, który jednak może świadczyć o tym, że PiS ma trochę problemy z budową własnej narracji. Kolejna rzecz, jaką obserwujemy w trakcie wystąpień Andrzeja Dudy, to jest granie na resentymencie do wielkich ośrodków miejskich, do ludzi wykształconych, do elit. Duda mówi Warszawka, Krakówek, odnosi się do tych ludzi z pogardą. I widać to także w innych działaniach polityków PiS-u. Proszę zobaczyć. Wykształceni, z wielkich miast, z ładnymi buziami, w markowych ciuchach, kulturalni, prawdziwi Europejczycy, wyborcy Trzaskowskiego. Prawdziwa elita i buractwo w pełnej krasie. PiS-owi zdarzają się również wizerunkowe potknięcia. Spójrzmy na ten post Andrzeja Dudy mówiący: zobacz, w jaką Polskę wierzy Trzaskowski. No i zobaczmy. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem, jestem tutaj z Wami i że możemy otworzyć Paradę Równości pod patronatem prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Od samego początku, jak pamiętacie, jeszcze w kampanii wyborczej mówiłem, że Warszawa jest dla wszystkich i zależy mi bardzo, żeby Warszawa była otwarta, żeby Warszawa była tolerancyjna. I dzisiaj dokładnie taka jest. Zobaczcie, jakie piękne słońce nam dzisiaj przyświeca. Widzę tutaj samych uśmiechniętych ludzi z bardzo dobrą energią i za to chciałem Wam bardzo podziękować, że jesteście tutaj wszyscy i się po prostu uśmiechacie do siebie. Kogo mamy na tym wideo? Mamy ludzi uśmiechniętych, kolorowych, profesora Jana Hartmana. Nie wiem, kogo to może zniechęcić, raczej właśnie wręcz przeciwnie, zachęci do głosowania na Trzaskowskiego. No, chyba że rzeczywiście nie lubicie ludzi kolorowych, uśmiechniętych. Całkiem nieźle PiS-owi wychodzi w mediach społecznościowych akcja Rafał nie kłam. Widzimy tutaj wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego na temat głosowania w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. Zobaczmy. First, you lied. Ja 4 lata temu nie byłem posłem. Then you lied about lying. 4 lata temu byłem posłem i to bardzo dumnym, ale nie głosowaliśmy wtedy podwyższenia ani obniżenia wieku emerytalnego. Then you lied about lying about lying. Wtedy zagłosowałem przeciw. Ale powiem wam jedno. Ja umiem wyciągać wnioski i słuchać obywateli. Stop lying. No ale już na oficjalnym profilu Andrzeja Dudy umieszczono coś takiego. Wierzę w Polskę, w której musimy przyjąć 2000 uchodźców. Wierzę w Polskę, w której spotkaliśmy na podpisaniu karty LGBT. Wierzę w Polskę, która powinna do strefy euro wejść. Wierzę w Polskę, w której musicie jechać do Paryża, do Berlina. Wierzę w Polskę, w której nie były nam zadawane tego typu pytania. Polskę zlikwidować. Jak widzimy, trąci to no dość takim tanim straszeniem. No i najgłośniejsza sprawa tego tygodnia – ułaskawienie pedofila. Sprawa, która za sprawą faktu dotarła prawdopodobnie także do najtwardszego elektoratu PiS-u. PiS odbija piłeczkę, mówiąc, że to jest celowy atak niemieckich mediów. Natomiast widzimy tutaj dość kuriozalną sytuację, kiedy jedna i druga strona rozgrywa pedofilię, to znaczy na przykład lewica widzi pedofilię w kościele, PiS widzi pedofilię wśród celebrytów czy wśród środowisk LGBT. Tutaj akurat Platforma przoduje w takim populizmie penalnym. Przypomina mi to trochę sytuację, kiedy postawiono alternatywę 2 miliardy złotych na TVP albo 2 miliardy złotych na chore dzieci na raka. Ale to działa i PiS wyraźnie ma z tym problem. PiS stara się także pozyskać elektorat Konfederacji i robi to znacznie sprawniej niż Rafał Trzaskowski. Trzaskowski odwołuje się wprost. Mówi o wolności gospodarczej i o tym, że to go łączy właśnie z wyborcami Krzysztofa Bosaka. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość robi to nieco subtelniej.
Mamy na przykład konferencję, w której radni PiS z Warszawy wytykają Rafałowi Trzaskowskiemu, że utrudnia upamiętnienie generała Rozwadowskiego, natomiast nie było problemu z upamiętnieniem Józefa Lewartowskiego. O co chodzi? Rozwadowski walczył z bolszewikami, a Lewartowski z nimi kolaborował. I tego typu właśnie narracja jest w stanie, moim zdaniem, dużo skuteczniej przekonać elektorat Konfederacji do głosowania na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Na koniec mamy zapowiedź Andrzeja Dudy o projekcie zmian w prawie oświatowym, w myśl których stowarzyszenia, organizacje działające na terenie szkoły będą musiały mieć na to zgodę nie tylko dyrekcji szkoły, ale także rad rodziców. No i o co chodzi? No chodzi o to, żeby powstrzymać tą ideologię LGBT od wchodzenia do szkół. Natomiast ta ustawa, ten projekt może mieć trochę inny efekt, to znaczy może się okazać, że na przykład prawicowe ideologie, w myśl których LGBT zagraża rodzinie, zostaną z tych szkół wykluczone. Zobaczymy, czy to w ogóle przejdzie. Natomiast no... Mi osobiście LGBT rodziny nigdy nie atakowało. Nie czułem się w żaden sposób, żeby moja rodzina była zagrożona przez to LGBT. Wydaje mi się, że to jest taki prawicowy sposób chowania się za tą obroną rodziny, ukrywania swojej niechęci do odmienności. No i w zasadzie tylko tyle tam jest. Z tym akcentem Państwa pozostawiam. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia po drugiej turze wyborów prezydenckich.